Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Charakterystyczny dźwięk syren alarmowych, niepowtarzalny kolor. Tak w skrócie można opisać babcię, czyli wóz bojowy, który był nieodzownym elementem wyposażenia OSP Makoszowe. Po długim czasie jego nieobecności wreszcie wrócił do domu. Był mieszkaniec Makoszów, sieroń Krystian, który wyjechał do Niemiec. Był na odwiedzinach u ojca, no i nam tak zaproponował, że nam może załatwić Mercedesa, bo on pracował we firmie Mercedes i że mają na stanie taki, bo to może likwidować, że jest taki dość możliwy. No i myśmy się z tym zainteresowali, no i doszło do skutku. Pojechaliśmy i kupiliśmy go za własne pieniądze. To wszystkie pożary myśmy jeździli, no bo wszyscy go widzieli. Śmiali się, że 9 osób wysiadało z tego samochodu nieraz, że nie przyjechał autobus. Komenda nas chciała, bo było dużo ludzi. No i to wtedy więcej było tych pożarów. Potem na to teraz, jak się okaże, Kopernik, tam wszystko to jest zabudowane. A kiedyś to były pola normalnie. Rokietnica tam też, to wszystko były pola. To myśmy tam jeździli. Aż pod Bytą myśmy zasili. Woda była, no nie było za dużo tej wody, no ale była i także służył nam. Babcia służyła do tego czasu. Kiedyś nazywali go Goebbels. Tak to się od samego początku nazywało. No a babcia tak potem jakoś tak to wyszło i nazywali go babcia, bo ona zawsze wszędzie zajechała i nie miała problemu. Miał charakterystyczny dźwięk syren alarmowych na dachu. No i ten kolor, nie? Już wiadomo, teraz jest wyblakły trochę. Taki żarowiasty kolor, nie? Taki wszędzie go było widać i słychać. Wóz ratowniczo-gaśniczy, 800 litrów wody na sobie ma w zbiorniku. Tak do wszystkiego, nie? Zależy, jaki sprzęt jest załadowany. Także jest to diesel 5-litrowy. Sprawdzał się dość tak. Niektóre nowe samochody nie dojechały, a ten dojeżdżał. 28 lat nim jeździliśmy, tym samochodem po OSP Makoszowy. Służył tutaj tej jednostce, a od 2021, drugi przełom, mieliśmy już Kamaza, także 40 tysięcy kilometrów około zrobiliśmy tym samochodem. Po samym mieście Zabrze. Tu 677 S20 i 55 zgłasza wyjazd na ćwiczenia na ulicę Szymały. Warto zaznaczyć, że babcia oprócz licznych akcji ratowniczych brała również udział w wielu szkoleniach, w tym zagranicznych. Za kadencji prezesa Juska byli na Słowacji tym Mercedesem, bo pojechaliśmy jeszcze z naszą młodzieżą na takie ćwiczenia wspólne ze Słowakami, którymi już na dzień dzisiejszy współpracujemy 36 lat. Później jak już kończył służbę, to ja nim pojechałem też jeszcze na zakończenie, pokazać go, że to auto jest sprawne. Także dojechaliśmy szczęśliwie. Po zakończeniu służby wóz strażacki przez długi czas stał w parku 12C Sztolni Królowa Luiza, gdzie był wystawiony na trudne warunki atmosferyczne, które przyczyniały się do jeszcze szybszego niszczenia pojazdu. Jednak po wielu staraniach i zaangażowaniu prezydentki Zabrza Agnieszki Rupniewskiej oraz radnej Anny Sosnowskiej udało się z powrotem przeprowadzić wóz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach. I jakie zatem będą dalsze losy słynnej babci? W następnym etapie będzie schowany do garażu, będzie tak przygotowany i no dalszego etapu nie mogę powiedzieć, gdzie będzie stał, co będzie robił, ale na pewno będzie to niespodzianką, będzie jako eksponat Makoszowy. A w którym miejscu to się okaże? No cieszymy się i niektórym się łezka zakręciła, bo całe lata, które tutaj niektórzy jeździli tym samochodem, są strażacy, co są dłużej ode mnie i od samego początku do samego końca nim też jeździli. Jest taki kierowca też. Wszyscy się na pewno ucieszyli, że wrócił, bo walczyliśmy o niego, nie można go było załatwić, żeby wrócił do nas, ale w końcu się udało. Każdego dnia przez cały okres wakacji na oficjalnej stronie Policji oraz w mediach społecznościowych udostępniana jest mapa Polski, na której znajdują się dane o liczbie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. Jak zwykle już od kilku lat policja uruchomiła wakacyjną mapę wypadków drogowych, gdzie pokazywane są punkty, w których doszło do wypadków śmiertelnych. Ta mapa jest codziennie aktualizowana. Na szczęście na terenie Zabrza jak na razie w tym roku nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego. Liczymy na to, że ta statystyka zostanie właśnie na tym poziomie, czyli na poziomie zero. Przed wyjazdem na wakacje warto się do tego przygotować odpowiednio. I mówię tutaj nie tylko o samym samochodzie, który oczywiście powinien być sprawdzony,
prawny, ale też o naszej osobie, czyli przede wszystkim wyspać się, spokojnie sobie sprawdzić wcześniej trasę, jak ona ma przebiegać, żebyśmy w trakcie tego pokonywania wielu kilometrów nie byli nadmiernie zadaniowani, stresowani, żebyśmy byli w dobrej kondycji fizycznej. Oczywiście niedopuszczalne jest kierowanie pod wpływem alkoholu. Warto też na przykład rozplanować naszą podróż w taki sposób, jeśli ona jest dłuższa, że dzielimy ją na pewne poszczególne etapy z odpowiednim odpoczynkiem co jakiś czas, żeby po prostu nie być zmęczonym za kierownicą, ponieważ często właśnie to zmęczenie wpływa też na naszą koncentrację, uwagę, no i w efekcie taki zmęczony kierowca może nie zauważyć czegoś, wolniej zareagować, może dojść do wypadku drogowego. Jadąc na wakacje, jedziemy z naszą całą rodziną. Warto pamiętać o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć bagaż. Często na drogach możemy zobaczyć samochody, które jadą zapakowane w taki sposób, że gdyby nawet doszło do potencjalnie niegroźnego zdarzenia drogowego, kolizji, to wszystkie te rzeczy, które mamy w samochodzie, a one nie są odpowiednio zabezpieczone, zamieniają się w obiekty, które będą nam wyrządzać krzywdę, bo one będą się luźno poruszać po samochodzie i będą stwarzać potencjalne zagrożenie, więc odpowiednio ten samochód też przygotowujemy poprzez spakowanie się w taki sposób, aby nie było to niebezpieczne. Warto też pamiętać o tym podczas tych wszystkich postojów, aby zatrzymywać się w odpowiednich miejscach, tak? Niedopuszczalnym jest zatrzymywanie się gdzieś w miejscach niedozwolonych, tym bardziej na przykład na autostradzie, gdzie jest to też potencjalne niebezpieczeństwo. Przy tej temperaturze pozostawianie zwierząt czy też dzieci w zamkniętym samochodzie no jest skrajną nieodpowiedzialnością. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.